10. Ukraińskie drogi. Ukraińskie drogi są znane ze swojego złego stanu, co jest wynikiem lat zaniedbań i braku odpowiednich inwestycji. Drogi na Ukrainie charakteryzują się nierówną nawierzchnią, dużymi dziurami i brakiem odpowiedniego oznakowania, co stanowi wyzwanie dla kierowców. Są często wąskie, a ich nawierzchnia nie pozwala na swobodne minięcie się dwóch samochodów. Nawierzchnia dróg szybko się pogarsza ze względu również na obecną sytuację w kraju. Jazda po tych drogach wymaga od kierowców dużego skupienia i umiejętności zgrabnego omijania przeszkód. Jakość dróg na Ukrainie jest zróżnicowana. Drogi magistralne i krajowe zazwyczaj mają lepszą nawierzchnię, natomiast drogi regionalne i terytorialne często wymagają szczególnej ostrożności. Na drogach o niższej randze można nagle napotkać duże wyrwy, które mogą powodować uszkodzenia pojazdów, a na samej Ukrainie nie ma żadnej autostrady spełniającej europejskie standardy. Choć istnieją dwupasmowe trasy szybkiego ruchu, często mają one skrzyżowania z polnymi drogami i inne przeszkody, które nie są typowe dla autostrad. 9. Biznes surogacyjny. Biznes surogacyjny na Ukrainie jest tematem kontrowersyjnym i skomplikowanym. Na Ukrainie działa około 20 klinik zajmujących się surogacją oraz 40 klinik medycyny reprodukcyjnej. Około 3000 Ukrainek decyduje się na surogację w kraju, a drugie tyle wyjeżdża za granicę, by urodzić dziecko. Za zostanie surogatką kobiety dostają od 15 do 16 tysięcy dolarów plus 400 dolarów na lekarstwa, ubrania i utrzymanie miesięcznie. Motywacje kobiet decydujących się na surogację są głównie ekonomiczne. Na Ukrainie, by kobieta została surogatką, musi się na to zgodzić jej partner. Często zarówno żona, jak i mąż mają normalną pracę, ale decydują się na surogację, by zmienić mieszkanie, założyć mały biznes czy zabezpieczyć dzieci. Jednak proces surogacji często wiąże się z psychologicznym dystansowaniem się od dziecka przez cały okres ciąży. W przypadku dawstwa jajeczek, które są często pierwszym krokiem do surogacji, kobiety zarabiają 1350 euro. Są też bonusy za cesarskie cięcie i ciążę bliźniaczą. Jednakże surogacja jest na Ukrainie tematem tabu, towarzyszy jej wstyd i piętnowanie społeczne. Kobiety często ukrywają swoją decyzję nawet przed własnymi dziećmi. Większość osób decydujących się na usługi surogatek to pary, które od wielu lat starały się o dziecko. Oczywiście procedury przyznawania dokumentów dzieciom urodzonym przez surogatki mogą trwać latami, a rodzice często obawiają się społecznej stygmatyzacji swoich dzieci. Biznes surogacyjny na Ukrainie, mimo że teoretycznie legalny, pozostaje otoczony kontrowersjami i wyzwaniami etycznymi. 8. Oddanie przez Ukraińców arsenału nuklearnego. Ukraina, będąca republiką byłego Związku Radzieckiego od 1922 roku do 1991 roku, była miejscem składowania radzieckiej broni jądrowej i systemów jej przenoszenia. Po uzyskaniu niepodległości w 1991 roku Ukraina stała się trzecim co do wielkości mocarstwem nuklearnym na świecie, dziedzicząc około 1/3 radzieckiego arsenału nuklearnego, w tym około 130 międzykontynentalnych pocisków balistycznych, 6 głowicami każdy, 46 pocisków RT-23 Molodest z 10 głowicami każdy oraz 33 ciężkie bombowce, co łącznie dawało około 1700 głowic nuklearnych na terytorium Ukrainy. Ta broń była formalnie kontrolowana przez Wspólnotę Niepodległych Państw, a konkretnie przez Rosję, która posiadała sekwencję uruchamiania i operacyjną kontrolę nad głowicami nuklearnymi i ich systemami broni. W 1994 roku Ukraina, powołując się na niezdolność do obejścia rosyjskich kodów uruchamiających, doszła do porozumienia o przekazaniu i zniszczeniu tych broni oraz przystąpienia do traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. W grudniu 1994 roku liderzy Ukrainy, Rosji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych podpisali memorandum zapewniające Ukrainie gwarancję bezpieczeństwa w związku z przystąpieniem do paktu jako państwa nuklearnego. Memorandum zawierało 6 punktów, w tym zobowiązania do poszanowania niepodległości i suwerenności Ukrainy, zobowiązania do niewykorzystywania broni jądrowej przeciwko Ukrainie oraz zobowiązania do poszukiwania natychmiastowej interwencji Rady Bezpieczeństwa ONZ w przypadku agresji na Ukrainę. Mimo tych gwarancji, po inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 pojawiły się głosy sugerujące, że Ukraina mogła popełnić błąd, rezygnując ze swojego arsenału nuklearnego. Niektórzy analitycy argumentowali, że działania Rosji osłabiły traktat o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej i że bezpieczeństwo Ukrainy mogło być lepiej zagwarantowane przez posiadanie własnego arsenału. 7. System oligarchiczny na Ukrainie. System oligarchiczny na Ukrainie odgrywa kluczową rolę w polityce i gospodarce kraju. Charakteryzuje się silnym wpływem bogatych biznesmenów, znanych jako oligarchowie.
Ci potężni gracze są często właścicielami dużych przedsiębiorstw i mają znaczący wpływ na politykę, finansując kampanie polityczne i wpływając na decyzje rządowe. Oligarchowie kontrolują znaczne części ukraińskiej gospodarki, a ich majątek i władza pozwalają im na stawianie oporu decyzjom rządowym i kształtowanie kierunku polityki krajowej. Relacje między oligarchami i władzą są skomplikowane i mogą obejmować zarówno współpracę, jak i konflikty. Oligarchowie bywają jednak podzieleni, podobnie jak społeczeństwo, ale od nich może zależeć rozwój wydarzeń politycznych i gospodarczych. Ich wpływ rozciąga się na różne sektory, w tym media, przemysł ciężki i energetykę. Lojalność oligarchów jest zmienna, a ich działania często kierowane są zarówno interesami biznesowymi, jak i politycznymi. System ten, choć wpływowy, jest również źródłem kontrowersji i dyskusji na temat równowagi władzy i demokracji na Ukrainie. Dodatkowo system oligarchiczny na Ukrainie ma głębokie korzenie historyczne, które sięgają czasów po rozpadzie Związku Radzieckiego, kiedy to w chaosie transformacji ekonomicznej i politycznej nieliczna grupa osób zdołała zgromadzić znaczne bogactwo i wpływy. W wyniku prywatyzacji państwowych przedsiębiorstw w latach 90. oligarchowie przejęli kontrolę nad kluczowymi sektorami gospodarki, takimi jak energia, media i przemysł ciężki. Ich wpływ rozciąga się również na strefę społeczną i kulturalną, finansując sztukę, edukację i działalność charytatywną, co często jest widziane jako sposób na budowanie pozytywnego wizerunku i wpływaniu na opinię publiczną. Jednak obecność oligarchów w życiu publicznym Ukrainy jest przedmiotem krytyki zarówno w kraju, jak i za granicą ze względu na obawy o korupcję, brak przejrzystości i potencjalne ograniczenie demokracji. 6. Problem ze śmieciami. Ukraina zmaga się z poważnym kryzysem śmieciowym, który jest wynikiem braku funkcjonującego systemu zarządzania odpadami i odpowiednich zasobów do jego obsługi. Kraj ten, który uzyskał niepodległość od Związku Radzieckiego 30 lat temu, nadal nie posiada skutecznego systemu gospodarowania odpadami, co prowadzi do narastających problemów zdrowotnych i ekologicznych. Większość składowisk odpadów na Ukrainie jest przepełniona i nie spełnia standardów bezpieczeństwa, a szacuje się, że w kraju istnieje około 33 tysiące nielegalnych wysypisk. Tylko około 4% z około 10 milionów ton odpadów gospodarstw domowych produkowanych rocznie jest sortowana, a większość odpadów trafia na składowiska bez prób recyklingu czy odzysku. Na Ukrainie działa tylko jedna spalarnia odpadów, która nie jest w stanie obsłużyć nawet odpadów z Kijowa. Składowiska odpadów na Ukrainie przyczyniają się do zmian klimatycznych jako główne źródła emisji metanu, gazu 30 razy bardziej szkodliwego niż CO2. W 2018 roku Kijów wprowadził prawo wymagające od gospodarstw domowych segregacji odpadów, jednak nakaz ten jest w dużej mierze ignorowany. Analitycy wskazują, że ukraińskie władze są niechętne lub niezdolne do zwiększenia wydatków na lepsze przetwarzanie śmieci, a koszt przetwarzania tony odpadów na Ukrainie jest znacznie niższy niż w krajach Europy Zachodniej. Brak świadomości społecznej na temat wpływu odpadów na środowisko to kolejny problem. 5. Potężna ukraińska mafia. Ukraińska mafia jest terminem używanym do określenia zorganizowanych grup przestępczych działających na Ukrainie. Po upadku Związku Radzieckiego w 1991 roku Ukraina stała się jednym z krajów o najwyższym wskaźniku przestępczości zorganizowanej na świecie. W 2021 roku korupcja na Ukrainie została sklasyfikowana na liście najbardziej skorumpowanych krajów. Ukraińska mafia jest często omawiana w kontekście rosyjskiej mafii, gruzińskiej, czeczeńskiej, ormiańskiej i azerskiej, ponieważ wszystkie rozwinęły się w czasach ZSRR. Chociaż ukraińskie organizacje przestępcze działają głównie niezależnie, czasami są powiązane z rosyjską mafią. Od końca Związku Radzieckiego w 1991 roku ukraińska mafia stała się jedną z najbardziej wpływowych grup na świecie. W latach 1992-98 około 32 miliardów dolarów w materiałach wojskowych zniknęło z ukraińskich magazynów wojskowych i trafiło głównie do Afryki Zachodniej i Azji Centralnej. Ukraińska mafia jest również aktywna w handlu nielegalnymi substancjami, stając się znaczącą postacią w międzynarodowym handlu. Ukraińska mafia jest często pomijana lub mylona z rosyjską mafią w dyskusjach. Jednak krajobraz przestępczy Ukrainy ma odrębny poziom nasilenia, który często pozostaje niezauważony w mediach, a niewiele informacji ujawnia się na temat tych frakcji przestępczych. 4. Nielegalne kopalnie bursztynów na Ukrainie. Nielegalne kopalnie bursztynu na Ukrainie, szczególnie w regionie Polesia na północno-zachodniej Ukrainie, stały się poważnym problemem ekologicznym i społecznym. Po upadku Związku Radzieckiego, gdzie bursztyn nie był szczególnie ceniony, zasoby bursztynu na Ukrainie stały się przedmiotem intensywnego wydobycia, często prowadzonego w sposób nielegalny i niekontrolowany.
Tysiące hektarów lasów zostało zniszczonych przez nielegalne kopalnie bursztynu, gdzie potężne pompy wodne były używane do wypłukiwania bursztynu z gleby, co prowadziło do poważnych zniszczeń ekosystemów leśnych i erozji gleby. Nielegalni górnicy, często nazywani dzikimi kopaczami, do dzisiaj używają improwizowanych pomp wodnych do wydobycia bursztynu, co jest niezwykle szkodliwe dla środowiska. Te działania prowadzą do powstania ogromnych dziur i kraterów w ziemi oraz zanieczyszczenia lokalnych zbiorników wodnych. Rywalizacja o kontrolę nad złożami bursztynu często prowadzi do starć między różnymi grupami górników oraz między górnikami a władzami. Zniszczenia środowiska mają długotrwałe skutki dla lokalnych społeczności, które tracą swoje lasy i zasoby naturalne. Ukraińskie władze podjęły pewne kroki w celu ograniczenia nielegalnego wydobycia bursztynu, w tym wprowadzenie surowszych kar i zwiększenie kontroli policyjnych. Jednakże z uwagi na rozległość problemu i korupcję, skuteczność tych działań jest ograniczona. Nielegalne wydobycie bursztynu na Ukrainie jest poważnym problemem, który wymaga zdecydowanych działań, zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym, aby chronić środowisko naturalne i zapewnić bezpieczeństwo społecznościom dotkniętym przez ten proceder. 3. Nielegalne rafinerie na Zakarpaciu. Ukraina stoi na czele szeroko zakrojonej operacji przeciwko nielegalnemu przemytowi i handlowi paliwami na terenie Zakarpacia. Podczas serii przeszukań siły bezpieczeństwa zabezpieczyły sprzęt używany do nielegalnej produkcji paliwa oraz zbiorniki do jego przechowywania. Skonfiskowano niemal 600 ton benzyny i oleju napędowego o wartości przekraczającej 1 000 000 euro, jak również ciężarówki do transportu paliwa, plomby, dokumentację finansowo-biznesową, protokoły poborowe oraz gotówkę w różnych walutach o wartości kilkuset tysięcy euro. Nielegalne rafinerie na Ukrainie stanowią poważny problem, który dotyka zarówno gospodarkę, jak i środowisko naturalne. Te tajne operaty, często prowadzone w warunkach dalekich od standardów przemysłowych, przyczyniają się do nielegalnego obrotu paliwami i są powiązane z szerszymi problemami korupcji oraz przestępczości zorganizowanej. Warunki pracy w takich rafineriach są zazwyczaj bardzo złe, z niewielkimi środkami bezpieczeństwa dla pracowników, a proces przetwarzania surowej ropy naftowej na różne produkty, takie jak benzyna czy olej napędowy, często odbywa się bez zastosowania odpowiednich technologii i standardów, co może prowadzić do produkcji paliw niskiej jakości. Nielegalne rafinerie również stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Wycieki i odpady z takich operacji mogą zanieczyszczyć glebę, wodę i powietrze, powodując długotrwałe szkody ekologiczne. Ponadto nielegalny obrót paliwami omija system podatkowy, co prowadzi do znaczących strat dla budżetu państwa i wpływa negatywnie na legalnych operatorów rynkowych, zakłócając uczciwą konkurencję. 2. Sfałszowane wybory prezydenckie w 2004 roku. Pomarańczowa rewolucja na Ukrainie była bezpośrednim wynikiem sfałszowania wyborów prezydenckich w 2004. Wydarzenia te rozpoczęły się od pierwszej tury wyborów 31 października 2004, które według obserwatorów zachodnich nie zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy. Wyniki ogłoszono 9 listopada. Wiktor Juszczenko, lider opozycji i przedstawiciel tzw. pomarańczowej koalicji, zdobył 39,87% głosów, a jego oponent, Wiktor Janukowycz z Partii Regionów, zdobył 39,32% głosów. 21 listopada 2004 odbyła się druga tura wyborów prezydenckich. Według wyników sondażowych wybory wygrał Wiktor Juszczenko, zdobywając 52% głosów, jednak Centralna Komisja Wyborcza podała, że wybory wygrał Wiktor Janukowycz, mając przewagę 2,5%. Zmanipulowano również frekwencję wyborczą. Organizacje pozarządowe oskarżały przedstawicieli Partii Regionów o fałszerstwa wyborcze, w tym wielokrotne głosowanie. Według danych Komitetu Wyborców Ukrainy zostało sfałszowanych 2,8 miliona głosów. Protesty rozpoczęły się jeszcze przed ogłoszeniem wstępnych wyników drugiej tury wyborów prezydenckich. Opozycja planowała zorganizować wiec powyborczy na Majdanie, jednak ze względu na przebieg wydarzeń sztab wyborczy Wiktora Juszczenki wieczorem 21 listopada zorganizował protest przeciwko sfałszowaniu wyborów. Na placu wzniesiono 25 namiotów, po jednym dla każdego regionu. Sztab wyborczy Wiktora Juszczenki spodziewał się, że pojawi się 40 tysięcy protestujących. 22 listopada w Kijowie zebrało się około 200 tysięcy osób domagających się powtórzenia głosowania. 26 listopada w Kijowie protestowało już około 500 000 osób. 1. Politycy rozkradający publiczne pieniądze. W wielu artykułach, które możemy znaleźć w internecie, przedstawiono problem rozkradania publicznych pieniędzy przez polityków na Ukrainie, ze szczególnym uwzględnieniem działań byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Janukowycz i jego tzw. rodzina wyssali z Ukrainy miliardy dolarów, co prowadziło do upadku samego Janukowycza i całego systemu razem z nim.
Pierwszy prokurator generalny po upadku Janukowycza twierdził, że Janukowycz ukradł 100 miliardów dolarów, jednak inne źródła szacują to raczej na około 35 miliardów, co i tak stawia Janukowycza na drugim miejscu na świecie po Hosnim Mumbaku, prezydencie Egiptu pod względem skali korupcji. Janukowycz udoskonalił i scentralizował system korupcyjny, sprawiając, że wszystkie potoki i strumienie korupcyjne kończyły się u niego w domu. Opisane w artykułach schematy obejmowały m.in. przekręty na przetargach i handel węglem. Janukowicz i jego tzw. rodzina stosowali proste, ale skuteczne metody wyprowadzania pieniędzy publicznych na prywatne konta, w tym manipulacje w Narodowym Banku Ukrainy i handel węglem, gdzie pośrednicy zarabiali na niczym, podnosząc ceny. Synowie Janukowycza odgrywali kluczową rolę w układzie, zajmując się ściąganiem kasy i przejmowaniem kontroli nad działaniami rządu. Działania Janukowycza i jego popleczników miały poważne konsekwencje dla gospodarki i społeczeństwa Ukrainy, prowadząc do znaczącego osłabienia państwa i jego instytucji. Artykuły, które możemy znaleźć w internecie, rysują obraz skorumpowanego systemu politycznego na Ukrainie pod rządami Wiktora Janukowycza, gdzie korupcja i wyprowadzanie publicznych pieniędzy stały się normą, a skala nadużyć finansowych była ogromna. Dziękujemy za oglądanie i zachęcamy do obejrzenia naszego poprzedniego odcinka 10 zawalonych budowli w Polsce. Nie zapomnij również zasubskrybować naszego kanału i zostawić kciuka do góry. Możesz odwiedzić nas również na Instagramie, TikToku i na Facebooku, a w komentarzach możesz podzielić się sugestiami na kolejne odcinki.